to wszystko patrzy. To był taki wymiar niezwykle, bym powiedział, mistyczny, nawet tak bym to nazwał. Mama, starsi moi z rodzeństwa nie mieli prawa wejść na ten, powiedzmy, moment, gdzie partyzanci przygotowywali się do akcji tej swojej wyznaczonej. Mama z nimi odmawiała różaniec. Oni wszyscy klęczeli. Ja natomiast byłem jako mały chłopak. Oni mnie, powiedzmy, tolerowali, że on tego, niczego nie rozumie, a to w człowieku bardzo wszystko się zostało jakoś wpisane. I po takim błogosławieństwie mamy, oni wyruszyli, powiedzmy, na akcję. Gdy wracali z akcji, znów mamie składali sprawozdanie. Ja też, jako mały chłopak, też byłem świadkiem tego. No niby, że to mnie nie interesowało, ale to było bardzo ważne. Tylko taki margines jeszcze, gdy się działo to w czasie okupacji niemieckiej. I muszę tu podkreślić, że w mojej rodzinie, jakby w soczewce, odbiło się to, co doświadczyli Polacy, co doświadczał nasz naród ze strony zarówno tego totalitaryzmu niemieckiego, jak i totalitaryzmu bolszewickiego. Ojciec mój też był zaresztowany przez gestapo i w Królewcu był uwięziony, potem pracował w fabryce amunicji. Po wyjściu, mama bowiem była moja niezwykle energiczna, potrafiła wszędzie jakoś dotrzeć, chociaż osoba była bardzo taką, powiem, prosto, ale niezwykle, jak teraz oceniam, bardzo inteligentną. I mama, ponieważ byliśmy rodziną taką zamożną na owe czasy, 30 kilka hektarów, to coś znaczyło. Tata był bardzo pracowity, byliśmy pod tym względem zasobni, pomimo że warunki były bardzo trudne i ciężkie. Więc mama ojca wykupiła, tak powiem najprościej, za masło i jajka. I tata wrócił. Jak dzisiaj pamiętam, zapukał do okna, myśmy wszyscy spali. Mama nas zbudziła. I jak dzisiaj, ten moment stoi mi przed oczami. Nastąpiło powitanie. I proszę sobie wyobrazić, tata poprosił, żeby mama pomogła mu zdjąć koszulę. I wtedy proszę mi wybaczyć, że tata zdjął koszulę, a plecy były jedno rano. I w tym czasie mama powiedziała tak: dzieci, zobaczcie, co wrogowie uczynili naszemu ojcu. To jeden z takich epizodów. Natomiast w czasie tej obławy, gdy ci NKWD-ści, tak myślę, że i z tego kontrwywiadu Smiersz, tak? Tak, to teraz na to patrzę już przez pryzmat. Naradzali się w tym pokoju, gdzie mieli ci partyzanci swoje zabranie, swoją odprawę. I w tym czasie z pokoju wszedł młody człowiek, bardzo elegancki, jak ja pamiętam, jako chłopak, i powiedział do nas stojących: dobry wieczór państwu.
Jak to powiedział, dobry wieczór, to mnie też się szalenie to w głowie utrwaliło w pamięci z tej racji, że w domu naszym, w moim domu nie było zwyczaju mówić dzień dobry czy dobry wieczór, a tu jeszcze padło słowo dobry wieczór państwu, powiedział oczywiście po polsku i zapamiętałem to i skierował się do mojej siostry młodszej, mającej 17 lat, mająca Anieli, ona była w szkole w średniej w Suwałkach, uczyła się. I stwierdził, a co ty robiłaś, bo widocznie znali się, z tego należało wnioskować, a co ty robiłaś przy ulicy Gałaja, pod numerem takim i takim? I teraz już wiem, dlaczego właśnie on to wypowiedział, bo siostra była łączniczką między komendantami obwodu. I wtedy siostra zemdlała w tej akcji. Mama oczywiście zaczęła, powiedzmy, tam reagować. Ten stojący z automatem czy jakimś z karabinem sowiecki żołnierz nie reagował w tym czasie. No więc siostrę jakoś tam do porządku znów doprowadzono, przytomność odzyskała i wtedy, w jakimś tam, powiedzmy, czasie, drzwi się zostały otwarte i wyszli ci, którzy obradowali w pokoju i wtedy według listy już przygotowanej czytano Wysocki Ludwik, Wysocka Kazimiera, Wysocka Aniela i jeszcze był narzeczony mojej starszej siostry, Anieli, Kazimiery i on też został zabrany, wyłączony. I wtedy rozpoczęło się, no to takim powiedziałbym już na podwórku, pożegnanie. Słysząc go sąsiedzi, że coś się dzieje w moim domu, a tych wojskowych bolszewików, no była powkażna liczba. No więc zaczęto, no, z tego miejsca, gdzie ci akowcy mieli swoje to pomieszczenie i swoje rzeczy, wynosić, no, pożegnanie na podwórku, bardzo, no, wiadomo, trudne. Ja oczywiście, jako mały chłopak, że tato, ja też razem pojadę. Tata kazał, powiedzmy, ty zostań przy matce, tak wypowiedział, i pilnuj tutaj, co będzie się działo. W tym czasie przybiegła sąsiadka z inną taką też panią, która wspierała ich w pracy. Ich też zatrzymano, starszą osobę odłączono, a młodszą, która była mniej więcej równa wieku moim siostrom, też zabrano. No więc po tym pożegnaniu wszystkich usadowiono na samochodzie, usiadł z tyłu żołnierz, ten sowiecki, no i samochód ruszył. Chcę powiedzieć, no, ten fakt, jaki miał wtedy miejsce, jest zakodowany w nas. Co się wtedy działo, nie jestem w stanie tutaj, proszę ojca, wypowiedzieć. Nie jestem w stanie wypowiedzieć. Mama, ponieważ była, jak podkreślam, niezwykle osobą taką, no, energiczną, wszystko robiła, żeby odzyskać. I jeździła do Białegostoku, żeby tam odnaleźć tych władz wojewódzkich, bo prawdopodobnie w tych powiatowych powiedziano, że już są w Białymstoku, więc dotarła do Białegostoku, dotarła do ministerstwa, do Warszawy, ministerstwa, ambasady sowieckiej. W Białymstoku, po kilku tam, powiedzmy, już takich naciskach ze strony mamy, powiedziano, czy pani ma jeszcze inne dzieci, oprócz tych dwóch córek. Mama mówi, jeszcze mam pięcioro. Powiedziano, niech pani te dzieci zaraz pilnuje, niech pani zostawia i niech przyjeżdża, bo pani tutaj niczego nie załatwi.
w takiej formie. Natomiast w ambasadzie sowieckiej myślę, że to powiedział ktoś pracujący z Polaków. Prawdopodobnie oni ich załatwili w Puszczy Augustowskiej. Tak się, bo mama to powtarzała. Również mama pisała do samego Stalina. I o dziwo, tylko że wiadomo, sytuacje były takie, że człowiek nie przywiązywał potem do tych źródeł. Więc od Stalina w krótkim czasie przyszła wiadomość, że przeszukano, jak pan tu doktor zaznacza, wszelkie, powiedzmy tu, możliwe środki do zbadania i takich osób nie stwierdzono, żeby znalazły się w stronie, powiedzmy, sowieckiej.